Znajdujemy się na grupie wysokowydajnych krów mlecznych. Mieliśmy problemy z niskim tłuszczem i z kwasicą i po konsultacji z żywieniowcem, żywieniowiec doradził wprowadzenie LactiBiut, nowego dodatku paszowego, który podajemy od września zeszłego roku. Po obserwacjach, po podawaniu tego środka 100 gram na sztukę zauważyliśmy poprawę. Wcześniej mieliśmy problemy, krowy ucinały mleko, wysokowydajne 44 do 50 litrów dziennie i nagle z dnia na dzień bach. Teraz nie występują te problemy, mamy dużo tych krów wysokowydajnych, no i stosujemy LactiBiut i trzymają mleko, nie ucinają. Przy stosowaniu LactiBiut tłuszcz poszedł nam do góry. Wcześniej mieliśmy 3,5, 3,6, teraz mamy między 3,9, 4,1 i tak się utrzymuje. Zaobserwowaliśmy u pierwiastek duży wzrost mleczny, wydajności mlecznej, który waha się między 25 a 30 litrów na dobę. I tu jest duży plus przy podawaniu LactiBiut i utrzymują mleko w pełnym zakresie. Po wprowadzeniu Selco LactiBiut, dodawki żywieniowej, zauważyliśmy dużą poprawę, szczególnie przy zmianach pasz, tak jak kiszonek, kukurydzy czy ziarna jęczmienia, bo wiadomo, z różnych źródeł jest pasza i wtedy zauważyliśmy ten przejście łagodne. Dodatkowo krowy łatwiej przechodzą stres cieplny przy takich temperaturach, jak teraz mamy. Przy stosowaniu LactiBiut, przy zmianach pasz, krowy przechodzą to łagodniej, nie występują biegunki i inne problemy żywieniowe, co tyczy oszczędności weterynaryjnych.